Okropna śmierć. Mężczyzna wpadł do rozdrabniarki do drewna. Przerażający wypadek miał miejsce w poniedziałek po południu na Florydzie. Ofiara i dwóch innych mężczyzn pracowali przy oczyszczaniu drzew, gdy nagle jeden z nich poślizgnął się i wpadł wprost do rozdrabniarki do gałęzi. Sąsiedzi widzieli, jak jeden z robotników podbiegł w wielkim stresie do drugiego i powiedział mu, co się stało. Chwilę później na miejscu była już policja. Detektywi oczyścili miejsce zbrodni i zebrali dowody. Dochodzenie trwa, jednak władze wykluczyły udział osób trzecich.